Niedaleko, ale zobaczymy. 15 lat nie biegałem, przynajmniej ja. Tak? Tak, więc to jest taka próba po latach, tak? Tak, skąd ze skały do jeziora, muszę powiedzieć. Ale tam...
to ciągnie rodziców. Każdy, ja ale czas przyciśnijmy, dobry? Się trochę. O, pokażcie jak było. Pokaż! Ale jak było? Nogi. Jedzie, jedzie? Dobrze mówiłeś, chciało skręcać. Cały czas tak leci człowiekiem, to się zadajmy. To są osoby, które tutaj dzisiaj dawały z siebie wszystko. Cześć Terenia. Tu 100 osób i we wszystkie 100 osób dzisiaj wyczytamy i wszystkim pan starosta wręczy te medale. Zapraszam tutaj do siebie pod scenę pana Daniela Staniszewskiego. Daniel Staniszewski. Wszyscy wygrali, tak jest, możemy robić na pierwszym miejscu, na podium. Zapraszamy Krystian Karasiewicz, Miłosz Pawłusiów. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam pana Adama Andrukiewicza oraz Hannę Andrukiewicz. Widzę, że dużo jest małżeństw. Dużo małżeństw lub z dziećmi na przykład ktoś biegł, albo rodzeństwo, bo są nazwiska takie same. Piotr Janiszewski i Paweł Janiszewski. Maria Słocińska oraz Zofia Słocińska. Kasper Sadowski. Zapraszamy serdecznie. Marcel Nitarski, Szymon Łabecki, Tymoteusz Suszek. Wszystkich serdecznie zapraszamy pod scenę, gdzie pan starosta osobiście dekoruje wszystkich zwycięzców. Jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia na podium, na pierwszym miejscu wszyscy. I zapraszamy kolejnych zawodników. Michał Sasiela i Mateusz Sasiela. Serdecznie zapraszamy. Tak jest, ustawiajcie się tutaj do nas. Chodźcie śmiało na podium. Michał Sopko i Gabriela Sopko. Serdecznie zapraszam. Andrzej Niemiec. Agnieszka Boba Andrukiewicz. Arkadiusz Andrukiewicz. Marzena Pawłusiów oraz Marcin Pawłusiów. Tych małych biegaczy jest dużo i to cieszy najbardziej. Ci mali biegacze są najlepsi. A jeszcze dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc otrzymać medal na Dzień Dziecka to jest naprawdę wielka przyjemność. I to przyjemność spotyka wszystkich, którzy brali udział w naszej pięknej rundce biegowej, ósmej już z kolei. Grzegorz Słociński, serdecznie zapraszam. Lidia Janiszewska, Dagmara Sadowska, Tomasz Sadowski. Zapraszam wszystkich tutaj naszych zawodników. Marcin Nitarski, Ewa Łabecka, Magda Żuraw-Suszek, serdecznie zapraszam. Ireneusz Suszek, Dariusz Sasiela, Joanna Sasiela. Zapraszam wszystkich. Tak jest, tak? Jest ich biegaczy, jest, jak już mówiłem, jest ich setka. 100 osób wzięło udział w tychże właśnie zmaganiach, 100 osób biegło
aż miło popatrzeć, jak się zrobiło pomarańczowo, jak te dzieciaki się cieszą z medali. Myślę, że dla niektórych to pierwszy medal zdobyty w życiu i cieszymy się, że to jest to pierwszy medal właśnie na tej imprezie. Podium jest okupowane. Pan starosta wręcza medale. Jest bardzo przyjemnie. Jest piękna pogoda. Dzisiaj się udało. Dopisało słońce. Nie było zbyt gorąco. No może troszkę za ciepło, ale bez przesady. Można było dać dzisiaj radę. Zapraszamy kolejnych zawodników. Jolanta Sopko i Kamil Sopko. Maja Ziembikiewicz. Waldemar Krzemiński. Zapraszam wszystkich. Dwa. Jeszcze jeden? Tak, za mamę młody. I mamy dalszą część tutaj zawodników. Mirosław Sakowski. Zapraszamy. Zuzanna Szargorodzka. Klaudia Czerwińska. Prosimy bardzo o podchodzenie do podium. Dekoracje, zdjęcia, medale. Adrian Kazanowski i Katarzyna Kazanowska. Prosimy bardzo. Zauważcie, kochani, że wszyscy zawodnicy otrzymali od nas koszulki. I robi się pomarańczowo i bardzo, bardzo miło. Edyta Chomiaczewska, Konstancja Mielczarek, Jarosław Sawicki, Wiktoria Minowa, Radosław Szweda. Prosimy bardzo. Z dumą te nazwiska czytamy, bo wszyscy biegacze dzisiaj są uhonorowani. Dzień dziecka dla wszystkich, słuchajcie, dla dorosłych i dla dzieci. Dlaczego nie? Piotr Obrzut, zapraszamy. Mateusz Zawlik i Szymon Zawlik. I kolejni zawodnicy podchodzą, oglądają te medale. Są przepiękne. Medale są naprawdę przepiękne, bardzo ładne. Pochwalę się, że sam jestem posiadaczem jednego z tych medali. Kiedyś, jeszcze z Darkiem Kwaśniewskim. Naprawdę było wspaniale. Aż mam ciarki, kiedy o tym myślę. Dominik Kimera, serdecznie zapraszamy. Zbigniew Gaweł. Robert i Emilia Klimek. Prosimy bardzo. Jest tych zawodników, jest. I my mamy czas, słuchajcie, dzisiaj się nikomu nie śpieszy. Wszyscy mamy czas, jest piękna pogoda. Naprawdę chcemy uhonorować każdego, kto biegł w tym biegu. Dlatego mówimy imiona i nazwiska, po to, żeby te osoby mogły być dumne z tego, że właśnie przebiegły, że dały radę, że zmagały się z własnymi słabościami. Tomasz Hajde, Anna Jaskot, Halina Małyska, zapraszam serdecznie. Teresa Wojteczek i tutaj mam napisane, że jeszcze drugi Wojteczek. Druga osoba z nazwiskiem Wojteczek, więc dwie osoby, dwa Wojteczki, że tak powiem. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Marta Śliwowska, zapraszamy serdecznie. I tutaj Śliwowski R, nie mam imienia. Józef Radosław, o słyszałem, ktoś mi podpowiedział. Radosław Śliwowski i Marta Śliwowska. I Wojteczek, jeszcze jedna osoba, Wojteczek Józef. I znowu mam plusik, dwa plusiki, dwa Wojteczki znowu. Zapraszamy serdecznie. Wojteczków dzisiaj dużo. Bardzo fajnie. Sandra Bińczycka, zapraszam Sandrę Bińczycką. Artur Mioduszewski, a tego pana gdzieś skądś kojarzę, on to biega bardzo dużo. Artur Mioduszewski, o dzień dobry. Są z nami tutaj wielkie sławy biegowe, nie wiem czy wiecie. Nie będę tutaj już mówił przez mikrofon, żeby ich nie zawstydzać. Osieniec, Andrzej Kontor. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, mam tu dwie osoby o nazwisku Gąsieniec, ale niestety nie wpisano mi imion, więc zapraszam. Gąsieniec. Gdzie są państwo? Czy kto to jest? No, te osoby Gąsieniec, tak? Świetnie. Dobrze, zapraszam Alicja Bender, zapraszamy bardzo. I Marcel Bender. Alicja oraz Marcel Bender są. Są, tak jest, medale są dla was, koszulki są dla was, wszystko jest. Dobrze, i Nina Bender, proszę bardzo, trzy osoby, ale to familijnie musiało być. O, to mi się podoba, świetnie.
Dobrze. Mamy jeszcze tu kolejną osobę. Tomasz. Niestety mam wpisane długopisem i wszystkie osoby. Jeśli kogoś jeszcze nie wyczytałem, albo tej osoby nie było, to proszę w tej chwili podejść do podium i proszę o dekorację. Pan wie, proszę bardzo, pan podejdzie, Zuzia i Kamila Kozak, tak? Jest. Chyba było wcześniej, ale tak jak już mówiłem, proszę osoby, które jeszcze nie otrzymały medalu, które wzięły udział w naszym biegu, a jeszcze nie mają wyróżnień, bardzo proszę o podejście do podium. Dekoracja przez pana starostę i pamiętajcie, podchodźcie do namiotu, bo tam są dla wszystkich kupony na food trucka, więc dla każdego uczestnika wyścigu mamy kupon na jedzonko z naszych kuchni na kółkach. Proszę o podchodzenie. Jeszcze nie mają medalu, które być może przeoczyły moment, kiedy były wyczytane. Proszę o podejście do podium. Wszyscy tak. Dobiegał to ma, słuchajcie. Dobiegał, ten medal ma. Bardzo wszystkim dziękujemy.